W wypełnionej po brzegi hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach miała miejsce gminna inauguracja roku szkolnego 2022-2023. Spotykamy się w naszym nowym, aczkolwiek nie najnowszym obiekcie sportowym, bo najnowszym obiektem sportowym w tej chwili jest hala sportowa przy Szkole nr 3, ale w tym roku została wybrana dwójka, nasza podstawówka dwójka na inaugurację roku szkolnego gminnego 2022-2023. Cieszę się bardzo, bo widzę, że tutaj mnóstwo przybywających, nie tylko uczniów, bo liczyłem na to, że tutaj będzie większość uczniów, ale praktycznie tyle samo jest też rodziców. Rodzice chyba też bardzo spragnieni takich spotkań, bo przecież pamiętamy, przez ostatnie 2 lata przeszkadzała nam w tym pandemia i jeśli chodzi o nadzieje, o które pan redaktor zagadnął, to moją nadzieją jest to, że ten rok szkolny nie zostanie przerwany żadnymi innymi wydarzeniami, żadnymi pandemiami. Chciałbym, żeby ten rok szkolny, jak dzisiaj 1 września się zaczyna, to niech się skończy normalnie w czerwcu przyszłego roku, tak jak jest to przewidziane, żeby uczniowie przez te 10 miesięcy w murach tej szkoły i w murach innych szkół zdobywali swoją wiedzę, edukowali się, a nie na zasadzie nauki zdalnej. Nauka zdalna oczywiście nie jest zła, bo ona nam się do tej pory sprawdziła i tutaj na pewno dzisiaj w swoim wystąpieniu będę nauczycielom jeszcze raz, bo robiłem to na zakończenie roku szkolnego, ale na pewno przypomnę o tym i podziękuję jeszcze raz za wspaniałą postawę, za szybkie dostosowanie się do tych zmieniających się warunków. Także kadrę pedagogiczną, no cóż tu dużo mówić, mamy wspaniałą, która potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. No i tyle z mojej strony. No mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że ten rok szkolny będzie rokiem, który nie zostanie przerwany, który nie zostanie niczym zakłócony i będziemy mogli my jako organ prowadzący, ale przede wszystkim uczniowie tej szkoły i kadra pedagogiczna normalnie pracować, normalnie zdobywać wiedzę. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 nie kryła radości z powodu tego, że bieżący rok szkolny rozpoczyna się w normalnym, stacjonarnym trybie. Bardzo się cieszę, że tutaj rzeczywiście w naszej szkole, w hali sportowej możemy gościć, zaszczycić obecnością, mogą nas tak wspaniali goście jak nasze władze gminy Słubice. Bardzo się cieszę, że wracamy, no może w cudzysłowie, do rzeczywistości, że pojawiają się u nas uczniowie. Po raz pierwszy po takim okresie pandemicznym zaprosiliśmy również rodziców, aby zaszczycili swoją obecnością tą uroczystość. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że widzę tutaj wszystkich i w tak wielkim, licznym gronie. Czego możemy życzyć uczniom na ten właśnie rozpoczynający się rok szkolny? No bez wątpienia cierpliwego zdobywania wiedzy, sukcesu, nie powiem samych piątek, ale zdobywania umiejętności na miarę swoich możliwości. Wszystkim uczniom, kadrze nauczycielskiej oraz innym osobom pracującym w branży edukacyjnej, dla których właśnie dziś rozpoczął się nowy rok szkolny, życzymy, aby przebiegał on bez zakłóceń, a gdy się zakończy i na horyzoncie pojawią się upragnione wakacje, dał wszystkim poczucie dobrze spełnionego obowiązku.